Pierwsze 3 punkty przed własną publicznością zdobyli piłkarze Podbeskidzia, którzy pokonali 3-0 Skrę Częstochowa. Bardzo długo czekaliśmy na to zwycięstwo, dlatego będzie smakowało podwójnie. Uważam, że graliśmy wcześniej też dobre mecze tutaj na stadionie, przeważaliśmy, ale brakowało tej skuteczności. Dzisiaj się udało strzelić 3 bramki, więc to na pewno buduje. Zagraliśmy też po raz kolejny na 0 z tyłu i mam nadzieję, że to będzie dobry prognostyk przed kolejnymi spotkaniami. Niby kontrolowaliśmy spotkanie, dostaliśmy bramkę po kontrze, no i jeden błąd w polu karnym, dostajemy bramkę na 2-0, potem na 3, no i po tym już wreszcie nie ma szans, żeby ten wynik odwrócić. Kolejne zwycięstwo zanotowała Polonia Bytom, która pokonała Resowie Rzeszów 3-1. W tym spotkaniu już było trochę czuć, że tych zwycięstw jest kilka z rzędu, potrzeba takiego bodźca i myślę, że bodźcem była czerwona kartka, żeby znieść się na wyżyny. Bytom u siebie na tej nawierzchni tutaj jest bardzo mocna. Jest to bardzo dobrze zorganizowany zespół w defensywie i bardzo dobrze operujący piłką. Mieliśmy plan na ten swój mecz, ale niestety nie udało się mimo 30 minut w przewadze. Przełamał się wreszcie GKS Jastrzębie, który rzutem na taśmę wygrał 1-0 ze Świtem Szczecin. Wraz z biegiem meczu te sytuacje były coraz groźniejsze i każdy z nas uporczywie wierzył, że uda nam się wcisnąć tę bramkę. I tak, mogliśmy strzelić więcej, drugą, trzecią. Ja też miałem swoje sytuacje, natomiast wyszło jak wyszło i ważne są 3 punkty do tabeli. Punkt na swoim koncie zapisali rekordziści, którzy zremisowali 3-3 z Rezerwami Zagłębia Lubin. Natomiast na zwycięską ścieżkę po 2 remisach wróciło Zagłębie Sosnowiec. Zawodnicy Marka Saganowskiego po 2 golach Kamila Bilińskiego wygrali 2-1 wyjazdowy mecz z KKS-em Kalisz.